To fajnie. Z polskiej knajpeczki. No. Jest Topolino na przykład. Krzysztofowie jest taka restauracja. Jest. A my ruszyliśmy już tymczasem. Prawda Siatki, słuchajcie, nadajemy. Halo, halo, zapraszamy was serdecznie. Wiem, że jest mecz Rosja-Iran. Nie, tak. Ale musimy podsumować to, co dzieje się. Jest ktoś? Jest! Nie wiemy, jak po irańsku jest dzień dobry. Pewnie się nauczyć, Jurku. Łukasz Żygadło jest, to zaraz. Jestem? Jestem. Jestem, siemanderko. Słuchaj, Wojtek, nie trzęść tylko, bo nam ten statyw się... To ty się przecież, ty jesteś ADHD, nie ja. Ja siedzę spokojnie. Cześć, cześć. Słuchajcie, tak. Wojciech z Żyzga, z Wojtkiem podsumujemy. Aha, słuchaweczkę wyjmiemy, bo siebie nie słyszę. Z Wojtkiem podsumujemy irański weekend. Irański weekend, jedno zwycięstwo, dwie porażki. Weekend chyba najtrudniejszy. Z różnych powodów. Takich pozasportowych też. Duże ciśnienie, kibice trudni, list otwarty. Odczytany został. No, słyszałem, ale na szczęście chyba kibice go nie słyszeli. No właśnie, więc jakby to... Ale dotarło do nich w czasie powrotu do naszych, do hotelu. Tak? Słuchajcie, z Tomkiem rozmawialiśmy, z Wędrowskim. To nie było tak miło. No właśnie, Tomek relacjonuje, że tak miło nie było, ale dojechali. Dobra, słuchajcie, dojechali, to jest najważniejsze. Dzisiaj przyjechali, wygrali z Kanadą i zabieramy jedno zwycięstwo z Iranu. Mogliśmy dwa, mogliśmy. Tak, bardzo. Ja byłem zły, tak szczerze, prawdziwie zły po meczu z Rosjanami, bo uważam, że... Bo słaby mecz zagraliśmy. To był słaby, tak, to był słabszy mecz i zabrakło tej naszej właśnie, nazwijmy, polskiej siatkówki. Gdyby było troszkę tej polskiej siatkówki, Kwolo ratował honor, ale zabrakło reszty kozaków. Coś ci wisi. Już nie, schowałem. O, już krawat, niech tylko już wisi. Nie. Na razie. Słuchajcie, sędziowie, tak, prosiliście o to, żeby się odnieść do sędziów. Kochani, no tyle meczów komentuję i wiecie, że nie mam języka miłego dla sędziów, że tak powiem, z różnych nacji, bo uważam, że na jakimś poziomie są wymagane jakieś umiejętności, skoro oni próbują robić rankingi, a miejsca dla sędziów są spłatą wyborczych długów, no to jest najsłabsze miejsce do spłacania długów wyborczych dla FIVB czy CEF-u. Ja rozumiem popularyzację, tam też sędziowie powinni umieć sędziować i pilnować swoich rozgrywek, ale na jakimś poziomie, jeśli jest najlepszych sędziów, nie wiem, 5 polskich, 5 brazylijskich, 5 Rosjan, to powinni oni sędziować, oczywiście trochę... Przerysowuję, ale specjalnie. No, widzieliście, nie trzeba się bardzo rozwodzić, bo każdy challenge obnażał skalę błędów. Poza tym, że już panowie ze FIVB nie pomogli liniowym, bo myślę, że większość z was, którzy nas oglądacie z siatkówką gdzieś tam jakiś, no to stańcie sobie na środku boiska za boiskiem, posędziujcie ocenę linii. Ogół trzech linii, których nie widzisz. No nie, nie. No, przed jedną to się chowasz, bo boi się o ten, mężczyzna boi się o nabiał. Panie się boją o biust, a dwóch linii ze skosów akurat najgorzej jest ocenić. Tak. Nie ma jak się do tego zabrać. Nie, mi się właśnie wczoraj wieczorem się przypomniało te słowa Pawła Zagumnego z panu szacunkiem do osób niedowidzących. Nie chodzi o to oczywiście. Natomiast te słowa do sędziego, panie sędzio, gdzie masz psa? Jakiego psa? No jak, ślepy bez psa? Tak kiedyś Paweł zresztą sam o tym opowiadał, mówił i trochę pasowało, szkoda, natomiast Eshita ktoś napisał, że to taki właśnie pasujący do sędziego, Eshita, taki wirtualny shit to no tak, był. Tak. Natomiast co można zauważyć, że oni nie robili tego złośliwie, tendencyjnie, tylko po prostu oni do końca nie potrafią. Ja w pewnym momencie powiedziałem, że sędzia z Japonii, on już ma dosyć tego meczu. On w połowie czwartego seta, on miał już dosyć, no bo tak. To było wyrysowane na tworze, dajcie już mi święty spokój, ja chcę iść do domu, to zakończyć. Ale to jest jeszcze nawet podwójny problem, bo tak, Japończyk nie ma żadnego usprawiedliwienia. Japończyk ma tradycję, ma kulturę, na pewno jest wykształcony i ma niezłą ligę, tak? No ma ligę dziewcząt i chłopców, no na pewno sędziuje jedno i drugie na wysokich poziomach. Ma często turnieje międzynarodowe, więc tak. On wszystko ma.
Katarczyk czy tam Egipcjanin, no może kompletnie nie mieć kontaktu przez jakieś długie miesiące w ogóle z siatkówką na jakimkolwiek poziomie zbliżonym do Ligi Narodów. I oni nie są, ale oni nie umieli challenge'u ocenić. Oni nie umieli, oni nie rozumieli, o co proszą trenerzy. W ogóle no, nie rozumieli akcji. No. Gość szarpie za siatkę. My tutaj też korzystając jakby z Łukasza Żygadu, który też bystro tam zareagował, a w końcu w tym Iranie gdzieś tam się poruszał, twierdził, przynajmniej raz Łukasz twierdził, że nie ten moment odwinięto. I oni jak te barany dalej się patrzyli w całą nie tą akcję i no to już dać se odwinąć nie ten moment w akcji. To już był amok, Wojtek, było tyle błędów, wiesz, oni zrobili tyle byków, tyle razy challenge wygrywał, że oni już, wiesz, mieli karuzelę w głowie. No ja rozumiem, dobra. Tak, sędziowie niestety, no, nie, no to nawet nie pała, no to jest dyskwalifikacja, ale zobaczycie, dostaną po 9,75 i będą na następnych zawodach, także hura. Dobra, koniec o sędziach, bo nie sędziowie są najważniejsi, najważniejsza jest nasza reprezentacja. Na szczęście rzadko już teraz wypaczają wynik. No, ale zobacz, jakby nie było challenge'u, to wyobraź sobie Heinena. No raz jakby Heinena, tu wyszedł 8-1 challenge wygrał, a nie ma challenge'u i on 8 razy przegrywa, chłopie. To by była już... No tak. No dobra, faktycznie. No jest problem i tyle. No. Dobra, jest problem. Za noty daliśmy za Rosję, tak było za Rosję. Z El Profesore, tam były dwójeczki, były trójeczki, tam chyba czwórka była dla Kwola najwyżej. Miłego wypoczynku na Krecie. No. A kto tam? Nie wiem, jakiś kibic spotkał Fabiana na czas. A no ty jest Fabian na Krecie. Ale ten kibic jest też na Krecie. A kibic, a może to, aha, dobra. Widziałem pana syna na Krecie. Też bym wolał być na Krecie, niż widzieć go na Instagramie. Na kim wiesz? Na Krecie. Na Kreciku. Na Krecie. Dobra. I tak się zastanawiam, czy noty za Iran i za Kanadę, czy już tak globalnie ocenimy, może globalnie ocenimy w ogóle za cały turniej. MVP turnieju z naszej perspektywy, z naszej reprezentacji. Najlepszy zawodnik, który najwięcej ugrał, bo tutaj tak, ocena samych zawodników, Wojtek, ty powtarzasz, jest ciężka. Wiesz, bo... No bo tak, z systemu gry i z grania, czy jak funkcjonuje reprezentacja, najbardziej wrażliwy moment, ale mam przekonanie, że oni i tak grając w tym, powiedzmy, melanżu, tym kogiel-mogiel, który jest zrobiony, to jako zespół funkcjonowali nieźle, choćby patrząc na ilość błędów. Pozostawiam zagrywkę, która jest trochę... Tak, bo oni choć w trudnych warunkach, tak, czyli bez przygotowania, tak. Jednak indywidualnie o coś walczą. No tak, wiesz, płyniemy czwórką i pieszczarzą, że są strasznie zgrani. Nie? Jak się jeden pomyli, to już wiosło trzaska. No, tak. I oni jakby nie połamali sobie wioseł. No. Nie połamali i w miarę równo. Tak, w miarę równo. Nie szukaliśmy guza. Choćby dzisiaj jeden pajp złapaliśmy, tak? No ja widziałem tego pajpa. No jednego pajpa widziałem, a ja nie, bo się może schyliłem znowu po kanapkę. Czyli słyszycie, Wojtek w zasadzie tak, schylił się po kanapkę, zszedł szalpuk. Schylił się po kanapkę, pajpa nie zauważył. No, i teraz wystaw ocenę. Taca jest pusta z kanapkami, to na pewno. No i teraz wybieramy MVP wszystkich trzech spotkań. No to ja powiem tak, jednego nie. Bo najrówniejszym zawodnikiem ewidentnie był Konarski. No ale Konar grał... Ale Konar dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem, więc ale no jeśli jest, czyli Konar był Konarem. Takim, na jakiego... No ale wyszedł tylko w dzisiejszym meczu, więc to... Ale fakt, że no oczywiście... A tak, no bo Konar niestety dla niego ciągnie trzeci turniej. Jakoś mi ten Konar się tu utrwalił, że on jest konstant. W miarę trzyma linię. Znaczy, Konar jest pewniakiem. Jest pewniakiem, tak, jest pewniakiem, bo naprawdę jeśli słowo zawodzi, nie mogę do niego w ogóle się, takiego słowa nigdy bym nie użył. Najbardziej wydaje mi się, że jeśli nie chcę popaść, że w dzisiejszym mecie najbardziej odciska, to moim zdaniem jest Popiwczyk. Popiwczyk MVP turnieju według trenera Papy. Bo on wiesz co musiał zrobić. Powiem ci tak, w ogóle nie było widać, że to jest debiutant, który został wstawiony. Bonus za debiut. Bonus, że na tej pozycji możesz tylko schrzanić. Za dobre tak. Cię nie pochwalą. Jak pomyli się, wszystko widzą.
jedno dogranie na drugą stronę, nie pamiętają, że 15 razy dograłeś na punkt. No taka jest parszywa specyfika tej pozycji. 21 dzisiaj przyjęć, wczoraj też bardzo dobre statystyki, on zmienił... I w dodatku mało lat. Mało lat. 27 przyjęć, 71% pozytywnego i 52% perfekcyjnego przyjęcia i walczący bardzo w defensywie, skoncentrowany, pewny, wiesz, wchodzący na te piłki, które ma wziąć, naprawdę... Kiedyś musimy tego, Jurek, tak siatkarsko rozebrać, jeszcze się podeprzeć jakimś statystykiem. Nie wiem, skąd chłopak ma urodę, dla mnie to jest nasz polski Japończyk. Ale jeszcze nie tak nisko. Ja wiesz, że ja do urody mężczyzn mam rzadko. Nie lubię tylko tych zakolczykowanych różnych nacji. Albo Polaków. Słuchajcie, do mnie też ma tyle albo wątów. Albo z kokardką naszego jakiegoś, albo z jakimś farb. No to już wiem, że na razie ma rok przerwy, bo trzeba będzie... Ale powoli kolczyki wyjęli nasi, włosy wróciły do normalnych kolorów, kucyki znikają, pojawiają się, różnie bywa. Tatuaże już mnie tak mniej drażnią. Jakoś starzeje się powoli. Tracę tą taką. A jakbyś sobie tak strzelił jakiegoś tatu takie? Wystarczy, tatu. Inni sobie robią tatu. Już ja za stary. Czyli ile tej farby trzeba było? Dobrze, żeby się czyli tak, po Piwczak jest. Czyli taki turniej, to jest naprawdę robota sapera, który się myli raz. Naprawdę moim zdaniem bardzo wysoko. I dodam takie jedno mu od razu, nie wiem, czy polubi, czy nie polubi. Trudno, brzyzgę wielu nie lubi, jedni szanują, drudzy nie. Dla mnie jest to Japończyk. Tak nisko przyjmującego i broniącego z dłońmi nad... I nawet nie widzę, żeby on miał tak strasznie ugięte nogi przesadnie. Przecież on nie jest kurduper. To jest 1,80 groszy. Mm-hmm. No to panie Popiwczak, brawo za technikę użytkową, za koordynację. Przeanalizuję jeszcze z kolegami trenerami, czy oni mają takie same spostrzeżenie, że on bardzo ładnie odprowadza piłkę bardzo nisko. Ci, co lubicie na siatkówkę popatrzeć tak merytorycznie. Tylko Japonki i Japończycy tak nisko bronią, dopuszczają piłkę tak długo sobie tego czasu, że są tyle na dziewiąt. Popatrzcie, jak Popiwczak, nawet jak dograwa piłkę, to nie robi takiego wysokiego, wiesz, spod brody. Tylko on tak sobie tam siada i tak pięknie ją ładnie. Także ja jestem... Czyli za styl jeszcze dodatkowo noty podwyższasz. No dobrze. Daję Popiwczak. To jest mój ten taki na gorąco ocena techniki. Bardzo fajna technika, która daje na pewno bardzo duże możliwości temu broni piłki bardzo dobrze blisko przy sobie. To jest młody refleks, plastyka i ten... Doskonale reaguje i broni daleko piłkę od siebie. Zwróćcie uwagę, że są libero, którzy bardzo dobrze, efektownie bronią od siebie piłki, ale nie bronią przy sobie na przykład. I są tacy, którzy... On widzę, że lepiej tak jakby te dwie. Jeszcze trochę nie wiem, jak przyjmuje na palce. Bo woli na dół, na dół brać. Ma tak dobry dół, że nie jest... Ale to nie jest wada. To jest jego lepszy, może jego lepsza strona. Dobrze, i Popiwczaka kiedyś sobie rozbierzemy tak, że tak powiem, warto popytać też trenerów i żeby coś powiedzieli, jeśli będą chcieli. No. Tacy, co go prowadzili, a już nie prowadzą, żeby chcieli coś powiedzieć. Dobra, słuchajcie, czyli tak, piątka dla Popiwczaka za cały turniej. I teraz tak, walka na przyjęciu. Niesamowita, powiem ci. Indywidualnie niesamowita. Oczywiście tej walki tu nie widać. Między sobą, tak? My prowokujemy. My troszkę. Znaczy wiesz, no ta walka w sposób naturalny została sprowokowana. Tak, bo wiemy, jaki jest układ, tak? No wiemy, bo że kiedyś jest... kaganek odpalaliśmy i szukaliśmy trzeciego przyjmującego. I się martwiliśmy, że jak nam nie naturalizują Kubańczyka, to co to będzie, co to będzie. No i teraz tak, każdy ma lepsze, gorsze momenty i Wojtek podczas oglądania dzisiejszego meczu mówi tak po cichutku, bo on jest cichym takim zawodnikiem, ale na pewno wygranym tego weekendu jest Olek Śliwka. Ponieważ ja u Olka i nie spłacam tu żadnego takiego... A Jezu, zapomniałem. Nie, to nie w moim stylu. Także, Olo, nie myśl sobie. Ja umiem użyć słowa przepraszam, ale ono musi już potem wystarczyć i żadnego tutaj nie będzie, żadnego. Dalej gramy męską grę. Męsko. Olo, moim zdaniem, ty dalej grasz na 60%. Ty masz jeszcze taką petardę na zagrywce mi pokazać. Ty możesz mi pokazać i nie mi, bo ja to tam...
ale w naszej polskiej siatkówce dać. I tam są jeszcze rezerwy. To jest nie, jeszcze tam jest ogromna przestrzeń. Nie wiem, czy to jest grasz mądrze, grasz z głową. Musimy ci z Jurkiem zadać pytanie, co oznacza przebicie obu rącz, czy ze względu na to, ostrość sędziowania. Tak, a tak, bo to jest bardzo przez to kibiców, się to coś takiego, że robią to inni zawodnicy, choć Olo w przesadzie. No najczęściej tak, tak, że wychodzi i jakby no nie kiwa, no, uczą kiwać z reguły, nie uczyli, nie wiem, kiedyś, no może to się zmieniło, może nie, ale to takie nabicie, Kureczku, kiwka... Ty grałeś mniej więcej jeszcze na zasadach, które ja kończę. Boję się tego. Ja grałem w taką samą siatkówkę jak ty, to. Choć jesteś dużo młodszy. Ale ja już na jednego była, rozgrywacza. Ale tam była, no ja też grałem na jednego, na to. Ale nawet na trzech czasach. Posłuchaj, no tak, bo było, rozgrywacz był lepszym graczem w siatkówkę niż ten atakujący. Kiweczka musiała być z paluszku króciutka, w ogóle nie było żadnego tam... Takich rzeczy nie było. I pamiętasz, jak się broniło. Trzeba było jeszcze czysto obronić. Nie nogami, tak, nie kładzeniem ręki na ziemi, tylko trzeba było jeszcze... Było... No dobrze, to są inne ale czasy. Ale czym ci pomaga to takie oburącz, kiwka? Bo to wygląda jak trochę rzucona i też tam Olkowiusz... Posłuchaj, no ale chodzi pod trenerem, był pod trenerami trzema. Pracuje w klubie z trenerem. No gdzieś ktoś też mu to akceptuje. To albo my. Jurku, nie złapaliśmy nowego trendu. Ale czy to wiesz, gdyby to był jakoś w sposób brutalnie skuteczny, to może tak, ale to tak jest skuteczne. Bo Kwolo ordynarnie nie skacze i plasuje. Ja jakbym był przeciwnikiem i grał towarzyski mecz, to bym przeszedł na drugą stronę, a był jego kolegą i go kopnął w dupę. Albo gra ze mną w siatkówkę, albo robi sobie ze mnie je, bo patrz, on nabija na blok, nie skacząc prawie. Robi takie i takie pup. Taki szlaufik. A co robi Olo? A wiemy, że Olo ma tak, strzał, fajne plasy kątowe i on nagle gnie rękę i uciekła mu ta kiwka, no bo już nie ma szlaufa. Chał się skończył z Miką. Notabene Mika się skończył bez szlaufa. No tak, tak, leczy. Trochę przykro, ale niech się wyleczy. Muszą zawodnicy znaleźć nowy ten. Czy to jest ścieżka? Czasami raz na, nie wiem, 50 akcji jedna ci się trafi, że już nic. Nie masz, tak? Gonisz, przebijasz, może dwoma można zrobić coś takiego bardzo. Ale trzeba też uważać, bo oni też nie lubią tych piłek takich. No więc Olo, zapytamy. Nie wiemy. Zapytamy. Wy kibice, nie wiem, co o tym myślicie. Wolałbym, żeby Olo właśnie wtedy czasami tak zrobił po swojemu, nie wiadomo jak, i uderzył. Ale plus na pewno zagrywka z wyskoku. Druga alternatywne. My na razie czytamy, że dostali nożyce, obcięta została wersja ofensywnej zagrywki w ogóle dla całej reprezentacji. Mm-hmm. Zagrywał Konarski, Kaczmarek, próbował jeszcze któryś tak rzetelnie, Kwolo zraz, ale tak. No Kochanowski. Śladowo, tak. No i Kochan. No to czterech na 12. Na nie, ale kończąc Śliwkę, wygrany tego turnieju. Tak. Na pewno. Co bardzo, bardzo dobrze i widać, że to nie tylko ilości ataku, rozgrywacz też czuł, że to jest gracz taki, ale dużo tamtej roboty, którą bardzo cenimy tutaj. Dostał, słuchajcie, dostał, to była druga opcja w ataku, 29 piłek dostał, 66% skuteczności, 19 skończył, tylko raz zablokowany i jeden błąd Olka Śliwki. Dzisiaj naprawdę bardzo, świetny bardzo występ, 22 piłki przyjął. Taki gęsty mecz. No, taki, tak. Tak. Na plus 14, 7 breakpointów. MVP dzisiejszego meczu z Kanadą, to chyba nie ma wątpliwości. Jedno na co czekam, to co mówię, zagrywka z wyskoku, taka a la wiśniówka, antigówka, bo on ma to idealnie, z tej lewej ręki to ma tak to ukryte, że nie poznasz jak on wyskakuje, ma taki krótki strzał z łokcia. Z nadgarstka. Ale zagrywkę bym tu w ogóle wyłączył, dobrze, bo nie mamy zagrywki, nikt nie ma zagrywki. I jeszcze myślę, że ta pewność przyjęcia na palce. Jak on usztywni palce, znaczy poprawi to odbicie, no to jest gracz, bym powiedział, ani defensywny, ani ofensywny. Ja bym go nie krytykował. Mega uniwersalny. Bartosz Kwolek. Ojejku, ktoś do nas napisał, damy radę? Nie damy. To złapać? Nie. Dobra, tłumacz, przyda się z Polsatu jakieś tutaj.
Ale pozdrawiamy. Tak. Chyba, że tam były te, tam nie było czegoś. Środkowy państw. Nie, chyba nie. Dobrze, Kvolo, słuchajcie, Kvolo też tak, w pierwszym meczu 43 piłki przyjmował z Rosją. Wtedy wybraliśmy do najlepszego, jako najlepszy zawodnik z Rosją. Wczoraj wszedł dobrze i dzisiaj też właśnie musiał wejść czy nie musiał wejść. No, nie łączmy tego, nie łączmy tego ze zmianą, że zmieniał akurat Szalpuka w momencie, w którym załóżmy, no, nic nie pokazywało, ale też pamiętajmy, że Heinen czasami widzi, że coś z zawodnikiem się dzieje złego, jeszcze w zapisie tego nie ma, a mu się wrażliwość Szalpuka nagle, to nie wyrażała się w liczbach, ale mu się nie spodobało. Zostawmy, to jest jego decyzja. Kvolo, co mnie dzisiaj taka charakterystyka wzięła jakaś? Posłuchaj, wiesz co? My mu dajmy bycie panterem polskich Zielonych. Bo on jest Negus. Negus. Pełny. I wiemy, że jest Negus. Ale jemu negusostwo pomaga. Czyli taki jest zły chłopiec. No jego przebrać w tornister biały kołnierzyk i mu tarczę na ten, to on do szkoły nie pójdzie. Albo ucieknie z pierwszej lekcji. To zwieje. Ale jak pójdzie w dżinsach z dziurami i tam nieodrobioną lekcją, to może tam oszuka, ściągnie gdzieś na przerwie. Da. To jakbyś o mnie mówił. No, nie miałem okazji cię ocenić. No nie. Ani z starszym bratem, gdybym był, to może bym miał szansę. Posłuchajcie, ja Kvola takiego lubię, ale musi Negus pracować, on o tym wie, musi być w dobrej formie, a jego bezczelność siatkarska jest absolutnie okej. Okay. To jest naturalne nasze przedłużenie Kubiaka Biz. We wszystkich dobrych i złych cechach. Mm-hmm. Ja jestem za tym, bądźcie fan terrible, oczywiście w skali nieprzekraczających prawa, ale te siatkarskie zachowania i ta bezczelność siatkarska jest twoim ogromnym atutem i to jest bonus. Kurczę, jakiś tutaj spam nabierał, słuchajcie, nie mam pojęcia jak to zbanować, więc no, teraz musimy się przemęczyć. Może nas niszczą, mówią, że zakłócą nam transmisję. No nie, albo coś bardzo miłego, bo ja tam widzę serca. To jest par... Nie, to nie, to jest... Serce, to dla ciebie było. Dobra, czyli tak, Kvolo wygrany, zobacz, co się dzieje. Śliwka wygrany, Kvolo wygrany turnieju w Iranie. Też, nie? Bo tam... A Kvolo zaczął w ogóle przygodę w tym roku z kadrą tak średnio, ale Kvolo chyba jeszcze nie był... Poza tym, posłuchajcie, to wszystko jest tak, że ja tym chłopakom ze 20% każdemu jakby dokładam trochę tych plusów swoich za to, że oni naprawdę na te zawody przyjechali, no powiedzmy sobie szczerze, warsztatowo nie przygotowywali. Tak, no tak, tylko że no to jest selekcja, tak? Okej. Okay, czy no. Jest, i ty teraz no, kluczowe pytanie. No, chciałbyś czy być selekcjonowany ani razu? No nie. Ale panie Jurku, zda pan dzisiaj pływanie na basenie 50-metrowym? Basen właśnie mamy zamknięty i w remoncie. Wpadnie pan za miesiąc i pan popłyniesz. No, no to na dywanie bym jechał. Suchy kapotaż. No dobrze, więc pytanie jest takie. Czy to jest materiał, twoim zdaniem, Vitala, który będzie, przez który będzie selekcjonował drużynę na tą już ostateczną? No bo jaki inny? No nie masz innego. Czyli to. Pytanie drugie. Czy twoim zdaniem Vital Heinen rzeczywiście tak będzie selekcjonował, czy też jednak będzie taki pierwiastek... Patrz, czy... Argentyna, Niemcy 3-2. Argentyńczycy się osmali. Czy będzie taki pierwiastek jednak zaufania do niektórych zawodników, z którym wygrał Mistrzostwo Świata, będzie. Z którym będzie twoim zdaniem. Będzie. No, ale wiesz, ja nie mówię o tych pierwszoplanowych. Muszę o tych takich... Tak, mówię... tak. Ale i przy nich też będzie. Ja uważam, że wcale nie stracił zaufania do Szalpuka. W ogóle do wszystkich chłopaków, z którymi coś przeżył. Bo on wie, jacy oni są, jak są dobrze przygotowani. Jacy mogą być, o tak powiem. Jacy mogą być i jacy powinni być, jak będą dobrze przygotowani. On już dzisiaj nie testuje chociażby Szalpuka czy Kvolka, czy oni mu popuszczą, jak będzie ciężko. Bo on wie, że nie popuszczą. I dzisiaj może im się siatkarsko wiele rzeczy nie udać. Ale oni już podróż znoszą, aklimatyzację znoszą, przeciwnika po drugiej stronie niedobrego znoszą. I Heinena znoszą. Tak, no to fakt. I on już tu ich nie testuje. On testuje Noża, on się patrzy na Łukasika, on ma parol zagięty cały czas na Fornala. I im zostawia tutaj, jakby tu jest bardzo takie wąskie igła, ma takie oczko, tam jest taka, nie groszówka, tam jest taka ta malutka.
No ale to jest już kultura czy technika pracy. Ja uważam, że oczywiście turniej kwalifikacyjny nie będzie żadnych wielkich eksperymentów, bo siatkówka eksperymentów nie znosi. Ale ten sezon ja oceniam globalnie. Co nazywasz eksperymentem? Bo, nie, no nie bo ma... zastanawiamy się tu tak naprawdę, Wojtek, szóstka, jeśli wszyscy będą zdrowi, to jesteś w stanie ją dzisiaj może z jedną wątpliwością powiedzieć. Bo będzie Fabian, jeśli zdrowy będzie Bartek Kurek, będzie Bartek Kurek. I jeśli będzie na przyjęciu, to będzie grał Leon Kubiak i na środku. I tutaj mamy trzech pewniaków, którzy też byli na Mistrzostwach Świata, czyli Bieniek, Nowakowski, Kochanowski, doszedł doświadczony Kłos i Huber, który się fajnie zdrowie i tylko jakaś bardzo negatywna, zła forma jakiegoś zawodnika, czyli czas dyspozycji, który będzie bardzo krótki, potrzebny, ale pewność, że wszystko, co wymieniłeś, jest prawda, ze wszystkim się zgadzam. Natomiast nie dokończyłem zdania, a ono jest ważne, co chciałem powiedzieć. To jest moim zdaniem rok selekcji do igrzysk olimpijskich. Do igrzysk, czyli uważasz, że po tym sezonie już będzie bo następny 4, rok, 12 na igrzysk. A jak sobie jeszcze byśmy wymyślili najgorszy scenariusz, powtórzylibyśmy szlak Antigi, kadry Antigi do igrzysk, a to nie jest niewykluczone, musimy tak samo to przewidywać, to wtedy tam bierzesz 18 i z nimi orasz. Już nikt się nowy nie urodzi, bo nie ma czasu. Liga nawet jakby pokazała mega gracza, to jednego, tak? No to musiałby, nie wiem kto, nagle wybuchnąć. Tak trochę nie widzę, ale każdemu szansę dam. No nie wiem, kto by miał wybuchnąć z tych, co nie są w tej 25. Nie no, z tych, poza tych, to będzie tak. No nie wiem, no nie zamykam przed nikim, bo absolutnie nie chcę nikomu takiego czegoś, nie wolno takiego czegoś robić. Ale no musiałby być wybuch, ale to może dotyczyć no jednostki i to albo się jeszcze nie urodziło, albo jeszcze nie widziałem. Nie, zastanawiam się teraz nad sytuacją taką, jeśli w tej 14 na turniej kwalifikacyjny nie będzie. Bo tak, Damian Schulz, no to ja od razu dostał sygnał, tak? Słaby sezon i no, tak naprawdę w ogóle poza nawiasem tej reprezentacji w tym sezonie został no, tylko powołany. Ale to pokazało, że taka nie ma ślepej miłości. Ślepej nie ma. Nie ma. Ślepej nie ma. I za zasługi też sobie nikt tu długo nie pogra. Tak. Tu się rodzi parę wątków, że tak dla... Jak to chyba powiedział mój syn. Wyjdźmy szybko ze strefy bezpieczeństwa. I chyba to komfortu, dotyczy, tak. To chyba Heinen to może tego nie usłyszał, bym tu przesadził, ale zawodnicy starsi czują, że najlepszą rzeczą teraz byłoby zapomnieć szybko o mistrzostwie. Absolutnie nie ma strefy bezpieczeństwa. I Heinen o szybko powiedział, u mnie pewniak jest tylko jeden. Kapitan. Będzie miał urwaną nogę, go biorę, bo on mi załatwi szatnię, przedpokój, kuchnię. Wszystko załatwi. Tak czytam to. Mhm. Rzadko się bierze, nie bierze się takiego człowieka, który tak tyle dobrych ma cech i parę złych. Ale one są dla zespołu dobre. A reszta nie ma. Schulz jest pierwszym tego przykładem, bo faktycznie zagrał bardzo zły sezon i nie wiem, czy chyba nie ma problemów takich, żeby trochę się poleczyć mocno. I to jest dobrze, dobrze trenera, to... po co cię niszczyć? Dobra, słuchajcie. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tak, bo tak byśmy... No ale my tak sobie rozmawiamy, tak naprawdę. Jesteśmy po 10 tak godzin, po 10 no, godzin dziennie i tak siedzimy. Dać komuś trójkę, czwórkę i sobie pójść, to jest trochę takie niegrzeczne nawet. Tak jest. Piotr Łukasik, no tutaj nie za... Jego bym nie klasyfikował, ponieważ no Piotrek raz, że tak, rozchorował nam się tam ciężko. Dwa, że no Piotrek wyrwany z przygotowań, takich pierwszych dni przygotowań do uniwersjady, mhm. W innym miejscu, w innym czasie. Chyba kompletnie tym wszystkim zaskoczony, no i nawet nie próbowany, no powiedzmy sobie, że on dostał śladowy ilości, także Piotka zostawmy, bo... Czekaj Wojtek, bo robię... Robisz coś. Czekaj. O! Słuchajcie, nie, może mi się do tego. Robisz coś. No i co? No i miało go nie być, słuchajcie, a ten jedzie mi tu z tematem, no. Jedziemy dalej. Tu... Ale to, że on jedzie, to blokuje naszych? Czy to za śmieca? No za dużo tego jest, bo tu ciągle z jakichś tych... ukryj. No dobra. O, wygasł. A nie, to nasi też gasną. O, dobra. Wojtuś, tu masz informatykę obok siebie. No dobra. No dobra.
Zaśmieca. Zaśmieca. No, mówiłeś. Ale co? No właśnie nie wiem, bo się zajęłem tym tematem informatycznym. Patrz, jadą dalej. Nie, no, że ocen... Dobra, zostawmy. A co za co? To jakieś, wiesz, wirusy brudy. Dobrze. No kolejnych zawodników. No o Piotrusiu mówiłem, że Piotrusia zostawmy. Bo Piotruś wymaga specjalnej opieki pod tytułem, że to jest nasz taki... mój ulubieniec pod tytułem, że ja jemu bardzo, bardzo kibicuję, bo... On na to na razie zasługuje. Mm-hmm. No to teraz potem zobaczymy. To w takim razie teraz wywołam temat tego naszego Artura Szalpuka. Co tam z nim jest, powiedz Wojtek. Bo dzisiaj też zmieniony rzeczywiście miał taki moment, krótki dołek, który w statystykach tak naprawdę, jakby zobaczył po meczowych, jest w zasadzie niewidoczny i jest od razu zmiana na Kwola. Posłuchajcie, no Artur mi się wydaje, że jest bardzo dla siebie też niekomfortowym, trudnym okresie, bo pamiętamy, jaka była dla niego liga, jaka trudna, przerywana kontuzjami, bez ciągłości treningowej, z kontuzjami takimi, chyba nawet podejrzewamy, że został w Krakowie zdjęty z boiska nie przez decyzję, że tak powiem, sportową, bo on był wtedy najlepszym zawodnikiem na boisku. Tylko coś tam znowu lekko chyba ma, nie chcemy tutaj jakby wchodzić tak głęboko, bo nie autoryzujemy tego, to była nasza obserwacja, że lekko chyba fizykoterapeuta Heidenowi zgłosił, że Artura należy zdjąć z boiska, bo on musi sprawdzić, co z nim jest, nie? I Artur szedł, już nie grał. To nie zostało podane jako kontuzja i chyba nie było kontuzją, ale jakieś tam zagrożenie było, więc biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, to powiem, że Artur jest jakby bardzo dla siebie niekomfortowej sytuacji, bo to jest zawodnik, który lubi, chce i musi dużo trenować. To jest jeden z takich tak zwanych graczy, którzy bez treningu bardzo źle się czują. On bardzo traci na pewności siebie. Czyli uważasz, że na ten moment Artur musi właśnie trochę mimo wszystko wobec tych plusów, bo inni te plusy zdobywają. No tak. Tu Artur, zobacz, no w ataku, pamiętasz, z Brazylią też 70, tu 60, to jakby w ogóle nie ma. Czy Artur to jest właśnie ten zawodnik, który powinien liczyć na to zaufanie? To szóstkowy zawodnik na Mistrzostwach Świata. Tylko mogę powtórzyć jedną rzecz, że on, o Heine nie mówię, nasz trener wie, co ten chłopak da, jak będzie wszystko ok. I czego może nie da, albo z kim przegra nawet na swoim maksie. Jeśli przegra z Bednożem, to przegra. Ale testowanie Szalpuka, że na tych meczach miałbym mu wystawić, znaczy, że on czegoś nie zda, jakiegoś egzaminu, tak, że on odpada z gry, to nie. Ale to dalej jest, uważasz, że dalej sytuacja wygląda tak, że jest Leon i za Leonem w kolejce jest właśnie Bednosz i Szalpuk i jest Kubiak i za Kubiakiem ustawieni są Kwolek, Śliwka, Fornal. Tak to wygląda? No, jeśli zaczniemy tak dzielić, że chcemy ofensywnych i nieofensywnych, to musimy zmianę mieć. Musisz mieć zmianę na przyjęciu takiego, czyli takiego stricte defensywnego, tak? Najbardziej defensywnego, z tych, który posiadasz. No musisz mieć, tak? No musimy. No, czyli tutaj jest szansa dla Śliwki, Kwolka. No i musi się wcielić, to się nie ma... Wątpię, żeby Fornala mimo wszystko za wcześnie, tak, za szybko, w pierwszym sezonie tak naprawdę wątpię. Ja myślę, że tutaj jest sprawa Kwolek-Śliwka. Tak. Za Leonem jest sprawa Bednosz czy Szalpuk, tak? Można to sprowadzić już do takich wyborów? Wiesz co, bardzo dobre pytanie, na które będzie pewnie niechętny, ale lepiej nie wyślij i niech pogada z Heinenem w 6 językach. Posłuchaj, no bo nie wiem, ty posłuchaj, nie wiem, no wiesz co, przyjście naszego nowego obywatela, kurczę, zmieni parę rzeczy. No zmieni. Ale zmieni jedną rzecz, jeśli nie będziemy mieć Kurka, takiego a jak... A jest takie niebezpieczeństwo. Kurka, the best. To ja nie wiem, czy... No nie mów, że Leon Siona przestawi na atak. Why not? Nie, żartuję. To jest wersja ratunkowa i na pewno gdzieś tam mogłaby się zdarzyć. Natomiast na wysokiej piłce na skrzydle, no to dzisiaj Bednosz i dobry Szalpuk było Sawa.
ale ja jeszcze chciałbym tempo. Ja nie wiem, jak my będziemy grać z Leonem, co zrobią rozgrywacze z nim. Bo mi gra jego w Zenicie jakby nie raziła, ponieważ Budko miał Kałasznikowa przestawionego daleko do czoła i choć jest dobrym rozgrywaczem, bo go znamy, to był wystawiaczem. Natomiast czy on w swoim klubie teraz włoskim grał w siatkówkę, czy grał w wystawiankę taką? Tam było takie... Znaczy w końcówce nie dało się na to patrzeć. No nie dało. Do czego też był sprowadzony, no, w ogóle... Czyli wiecie co, ja się trochę boję, bo do czego jeśli został wystawiaczem, to ja nie chciałbym, żeby nasza kadra grała tylko pod Leona, nie, i, no to, nie, i modlitwa, ja też nie, i różaniec z ręką. Bo Leon daje... Absorbuje. Tak, absorbuje. I to jest świetne słowo. Absorbuje, czyli on daje niesamowite możliwości właśnie kreatywnemu rozgrywającemu. No tak, bo najszybciej co gra Leon z tych wszystkich akcji, które gra, to gra pipa. A na lewe, jak zobaczymy Leona z takim przyspieszeniem, teraz czekaj, takiego zawodnika znajdźmy, który ma jego parametry, ale gra szybko na tej pozycji. Na lewym? Na lewym, no na lewym szukamy, na lewym. Na lewym, no... Wołkow? Trochę inne parametry skocznościowe. No ale Kliuka, też jumping. Kliuka wysoko, tak, i... Tylko, że ci ruscy rozgrywacze są tacy... Ale chodzi ci o to, dobra, no ale to nie, parametry, tam... chodzi ci o skoczność, Sander. Sander, no ale Sander znowu jest maluszek. No tak, no ale to łapie pewnie... No, ale on gra wszystkie tempówki. On gra i wysokościówkę. No, co ci chodzi? Chodzi mi o to, żeby Leon nie był Eizweidreihe. Też się zdarzy. Gapet. Nie no. Ludzie. To przeczytaj. No ja wiem, no ale kochani, no, to tamten jest z innej gliny zlepiony. Nie, dobra, znajdziemy. To nie o to chodzi, ale jakiś wzorzec taki, ja jestem sam ciekaw, czy Heinen będzie chciał, wiadomo, że jemu trzeba postawić piłkę czasami tak, żeby on miał wszystko i zasięg, i czas, ale ja też myślę, że on jest tak już dojrzałym graczem, że jakby tam chodziło to lekkie przyspieszenie, takie jakie my gramy sobie, przynajmniej wersja. A czekaj, czy my teraz gadamy o tym, co ma zrobić Heinen, jak kadra będzie wyglądała w tym, czy my gadamy o notach za ten sezon? Słuchaj, gadamy o siatkówce, gadamy o poniosłem. Dobra, kończmy te dryfujemy. Noty. Słuchaj, no, noty tak naprawdę, no co, Arturowi dasz notę? No ciężko to było, ciężko. Ja no, powiem no. Tak, za ten turniej nikt szóstki, nikt piątki. Piątka minus po Piwczak, ale daje każdemu pół punktu za to, że w jakich warunkach grali, co się działo i tak dalej, że nie są przygotowani. Ale czwórka to jest max, bo wyniki są takie, jakie są, oni są w takiej grupie, jakie są. Sami się bronili. W tym układzie, no Artur, to jest jakaś tam 3,5, no to jest max. Dobra, to jest szybciutko, środkowi, Kochanowski, Kłos i Huber. Cała